bodies interlace, slow and easy. And I can reach you from a distance. Ale nie jest lepiej. Dziękuję. Dzień dobry. Witajcie na kanale Kaloszki na Fioldzie. Ale kaloszy nie widać. O, teraz widać. Cześć! Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu na kanale Kaloszki na Fiordzie. Jak widać, jestem już ogarnięta, ale wybieram się dziś na paznokcie. Minęło 3 albo 4 tygodnie od ostatniego razu, kiedy robiłam paznokcie, a że dziołcha, która mi te paznokcie ostatnio zrobiła, wyjeżdża za chwilę aż na 5 tygodni, więc korzystam z okazji i muszę je szybko podreperować, ściągnąć, zrobić sobie bardziej krótsze te paznokcie może, i bardzo mi się spodobało. Miałam mieć tylko na tour, miałam mieć tylko na wyjazd do Dubaju, ale stwierdziłam, że sobie jeszcze trochę je porobię. Ogólnie miałam ostatnio w pracy bardzo ciężkie epizody dla paznokci, to też zgubiłam jednego, a zgubiłam go dzisiaj przez przypadek, wczoraj go uszkodziłam. No i podeszła mi już woda, podchodziła pod tego paznokcia, a dzisiaj byłam na spacerze z pieskiem, no i brałam bałwanka, lepiłam, tak, ulepiłam sobie bałwanka, bo mi się zachciało lepić bałwanka, no i tak zahaczyłam o zamrznięty śnieg, że do końca mi no odpadł, więc no fakolec mam odpadnięty. Na szczęście dzisiaj mam już wizytę u koleżanki, która właśnie mi te paznokcie naprawi. Hip hip hura. W domu kompletny bałagan, ja jestem w ciemnej dupie. Jestem w tak ciemnej D, że ludzkie pojęcie przechodzi. Wróciliśmy z Dubaju jakieś 2 tygodnie temu, a ja dopiero lepię vlogi. Wróciliśmy przeziębione, w ogóle pierwszy tydzień to był tydzień zapalenia gardła i wszystkiego co popadnie. Julia już w drugim dniu w Dubaju załapała zapalenie gardła. No i powiem szczerze, że trochę żeśmy się obawiały, muszę się postawić. Trochę żeśmy się bały, bo jest teraz ten koronawirus i tak naprawdę, no słuchajcie, no światła nie mam. Muszę się trzymać. O. I tak naprawdę nie wiedziałyśmy, czy jesteśmy przeziębione, czy co jest grane. Byłyśmy w bardzo publicznych miejscach, gdzie jest bardzo dużo ludzi. Większość chodziła też z maskami, jest bardzo dużo Azjatów w Dubaju, więc tak powiem szczerze, że byłyśmy trochę sceptycznie nastawione do tego przeziębienia. Na szczęście to było tylko przeziębienie, tylko jakieś tam obeszło się bez zwolnień lekarskich, obeszło się bez wizyty u lekarza. Ja chodziłam do pracy, Julia chodziła do szkoły i tak naprawdę te kąpiele w morzu w Norwegii w porównaniu do klimatu w Dubaju to nam tak średnio dały. W Norwegii w ogóle żeśmy nie chorowały, a w Dubaju 2 dni i już gardełko załatwione. No ale słuchajcie, klimatyzacja, zimne napoje, basen. Pogoda była taka, że było super do godziny 16, opalaliśmy się, a po 16 już zaczęło wiać, zaczęło być chłodniej. No ale wiecie jak to jest, czasami tam gdzieś jakieś krótkie rzeczy, gdzieś tam przewianie, cały czas gdzieś od wody wiało, więc tak różnie, więc tłumaczę sobie, że to jest chyba przez ten zmianę klimatu te przeziębienia. Wróciliśmy do domu, w domu dalej cyrk. Dalej kot z psem się ganiają po domu, dalej kot psoci, zwala różne rzeczy, wyjada psu z miski, pies kotu, więc tak po prostu ganiamy sobie trochę po domu i dalej jest tak na pół stres, bo kot jeszcze się nie wychował, dalej skacze po blatach, dalej wylizuje z miski, jak coś tam leży, zostanie jakaś czekolada. Koty nie lubią słodkiego, ale on sobie tam poliże, więc po prostu wszystkiego dookoła trzeba pilnować. Dużo pracy. To stąd też, no nie szukam usprawiedliwienia, bo jakbym chciała, to bym po nocach mogła siedzieć, ale kiedyś też muszę spać, kiedyś muszę też odpoczywać, a poza tym, no mam jeszcze, no dziecko, które jest bardzo wymagające. Także niestety, nie ma lekko. Wczoraj w dzień walentynek udało nam się obejrzeć film, wziąć kąpiel i się trochę zrelaksować, ale już od dzisiaj koniec relaksu. Spacer z psem był, ja się biorę za składanie vlogów. Mam nadzieję nadrobić wszystkie zaległości związane z YouTube'em w przyszłym tygodniu. Mam więcej wolnego, wzięłam sobie też urlop, Julia ma też zimowe ferie, więc mam nadzieję, że wszystko uda mi się już nadgonić. Tymczasem uciekam już na paznokcie. No kochani, to ja już wróciłam, ale za chwilę znowu wychodzę. Muszę iść odwiedzić sąsiadów, bo już bardzo dawno nie byłam.
Jezus, czeka mi ten pies, mój głupi. Także pomaluję się tylko ustka, żeby były jednolite i uciekam. Słuchajcie, paznokcie mam zrobione. Paznokcie mam zrobione tak, bardzo krótko, nudziakowo, a to ze względu na to, że dziewczyny nie będzie przez 5 tygodni i nie będzie miał mi kto w razie czego je naprawić i tak dalej, więc muszą wytrzymać teraz 5 tygodni. Idę do sąsiadów i biorę się za montowanie, bo oczywiście znowu dzisiaj nic nie zrobione, a plan był taki, że wrócę do domu po paznokciach, ugotuję obiad i wezmę się za montowanie. A obiad co? A obiad oczywiście z tajskiej knajpy, znowu z lenistwa zamówiony. Także ja uciekam, a my widzimy się już chyba jutro, bo jak dzisiaj wrócę, już jest godzina prawie 9, albo już 9, więc pewnie nie będę się już dzisiaj odzywać, będziemy się widzieć już jutro. Dzień dobry! Czyżby to była niedziela? Ależ tak, jest niedziela. Jajeczka lądują do gotowania, a przede mną tylko gary losu i droga życia. I pogadamy. I can hear you within the silence. Ooh. We will dance away the gloomy days right here. We are silver line, one of a kind, you and me. Jeszcze do końca się nie obudziłam, ale Bruno, cwel i kawa na pewno mnie za chwilę obudzi, zaraz po śniadaniu. Pogoda jest znośna, więc może w końcu pójdę trochę na dwór. Halo, dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo oczywiście zabezpieczenie przeciwwiatrowe na kamerze nadal nie zrobione. Mnie to chyba nigdy nic nie jest zrobione. Mam takie wrażenie, jestem sobie Stosią na spacerze, a mianowicie pędzę do miejsca docelowego spotkania morsów, moi drodzy, morsów. Dzisiaj wieje wiatr, więc pewnie będzie ekstremalnie zimno morsować dzisiaj. Temperatura jest w porządku, 6-5 stopni może, także w miarę normalnie, jak nie wieje, jest przyjemnie. No ale cholerny wiatr tu trochę przeszkadza. Czekamy na znajomych i ja sobie idę na spacer, bo biorę Tośkę, reszta już pojechała samochodem. Rozpalimy sobie ognisko, napijemy się gorącej kawy po kąpieli i będzie, jak to mówią po norwesku, kuszli. Ale nie tylko, bo dzisiaj u nas w domu panuje dzień pieczenia. Mamy ferie zimowe, dziś mamy środę, więc nie odzywam się 3 dni. Oczywiście praca, inne obowiązki. No a w niedzielę po kąpaniu tak mi się nie chciało już ogarniać i wyglądałam tak strasznie, że nie chciałam was już straszyć, więc darowałam sobie ogarnianie mnie, a zajęłam się raczej montowaniem filmików, na które ciągle brakuje mi czasu na montaż. To też w końcu zmontowałam pierwszego vloga z Dubaju, którego mogliście już zobaczyć u mnie na kanale. Dziś wcześnie rano wstałam, no może nie wcześnie, bo o 9 nie pracuję, dzisiaj mam taki dzień wolny. I zabrałam się za przygotowywanie wypieków, bo jutro mamy tłusty czwartek, młoda jeszcze śpi. Ma ferie, więc ją nie budzę, ale jak tylko wstanie, to będzie mi pomagać z wypiekami i dziś w planach są ponczusie. Tak, właśnie muszę się wybrać do sklepu pod rzemik.
ja rządzę w kuchni i będą pączki, będą wieńce, gniazdka z lukrem, tak to się nazywa według Doroty z moich wypieków, bo już z tego przepisu korzystałam wcześniej i są naprawdę przepyszne. Będą jeszcze pierwszy raz przez nas robione takim urządzeniem odciskane różne kwiatuszki, takie z takiego lejącego ciasta, tego jeszcze nie robiliśmy. I przepis, skorzystam z przepisu z kuchni Lidla od chyba tego Pawła Małeckiego, który ma słodkie wypieki. Także wieńce, te takie lane ciasto właśnie i będą ponczusie i będą jeszcze ponczusie z serka homogenizowanego, którego nie dostałam ostatnio w sklepie, więc mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda. Dlaczego ja tyle tego robię? A, bo wpadła sąsiadka, przyniosła jajeczka, pyta się co robię, mówię ponczusie, no to pewnie trzeba będzie w sąsiadce zarzucić. No i trochę do pracy, trochę na jutro. Mam domowników też w mieszkaniu, w którym wynajmujemy, więc ja myślę, że każdy będzie zadowolony. A że mi pieczenie sprawia przyjemność, no to myślę, że i ja też, więc o. Wieńce muszą się schłodzić, a ja wybiorę się w tym czasie do sklepu, może i Julka wstanie, a do sklepu jedziemy po właśnie serek homogenizowany i tutaj Wam sprzedam super przepis na szybkie ponczusie kładzione z serka homogenizowanego, aczkolwiek ono już jest dosyć popularny. Ja pamiętam, chyba próbowałam go z 10 lat temu i to był taki hicior. I tak naprawdę jak macie serek homogenizowany albo sklep pod ręką, a przychodzą do Was goście, to te pączki można zrobić w 10 minut. Dobra, jedziemy do sklepu, szybko wracamy i bierzemy się za ponczusie. No i mamy bułeczki na śniadanie, Julka. Kupiłam. O, mleka brakło, więc już kupione jest mleko i mam trzy drzemy. Jeden to jest mus z truskawek. Chyba będzie się dobrze nadziewać. Byłam tylko w sparze, więc szału nie ma. Co tu mamy? Krishe bar, czyli wiśnie. Ale wiśnie tutaj są spore kawałki, więc to raczej do takich pączków, które nie trzeba nadziewać szprycą, a sklejać. I ten przepis, który ja robię, właściwie jest taki, ale Jezu, no nie wiem, czy mi się te pączki nie rozwalą w oleju. To jest kesam wanilię i on ma 6,5% tłuszczu, jest jeszcze mniej tłusty, ale nie wiem, czy wyjdzie. I dla mnie ten serek smakuje jak serek homogenizowany i tu w Norwegii robię właśnie na tym serku te ponczusie. No i mam tylko jeszcze jeden drzem. I to jest drzem, jak on się nazywa? Malinowy, bringebar. Śliwkowy mam u siebie, swój, więc zobaczymy, ale wybierałam... Chyba truskawkowy może być trochę za słodki, a dlatego wzięłam takie dwa kwaskowate, żeby było chociaż coś kwaśnego w tych pączkach. Praca wręcz, wianuszki się smażą, już żeśmy troszkę nasmażyły, Julka już je tutaj fajnie powyciskała szprycką, także smażymy, wszystko jest pod kontrolą. No i przechodzę do ponczusiów z serka homogenizowanego, żeby nie rozgrzewać już drugi raz tłuszczu. I tutaj mam całe opakowanie, 300 gram tutaj jest tego serka homogenizowanego, dodam tutaj 3 jajka, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia i 1,5 szklanki mąki pszennej. Wszystko to zmiksuję i łyżką będę kładła na patelnię. Oto to cała filozofia. Później drobny cukier mieszam z cynamonem i trzepię je wszystkie w takim zwykłym woreczku, żeby się obtoczyły tym cukrem. Do wianków Julka będzie robić lukier z cukru, pudru, wody i olejku pomarańczowego, żeby taka nutka pomarańczy była. Lecimy, a ponczuszki jeszcze czekają, ponczuszki czekają. Ponczuszki mają swoje pół godziny, żeby jeszcze wyrosnąć. W trakcie robienia tych ponczków zrezygnowałam z nadziewania ich przed pieczeniem, bo po prostu ja nienawidzę tych ponczków sklejać, więc stwierdziłam, że później chyba szprycką je naszprycuję i już pączki mi nie wychodzą, w ogóle nie wychodzą mi wypieki z drożdżami, więc mam nadzieję, że mi wyjdą tym razem, ale w ogóle cud, że wyszło ich 20 z porcji, tak jak było w przepisie, bo jak zobaczyłam ciasto na blacie, to stwierdziłam, że chyba będzie 10 pączków i to wszystko, więc wyszło na szczęście 20. Także może w końcu będzie postęp, może w końcu przełamię tą złą passę drożdży.
i smażę już te ponczusie. Pięknie rosną, nawet się same obracają, jak widać, więc naprawdę mało z nimi roboty, a są naprawdę przepyszne. No z 300 gramów, no to wyjdą mi takie dwie patelnie, może dwie i troszkę, więc nie za dużo, akurat tak do kawy niedzielnej. Jula tutaj już lukruje wianuszki, no i zaraz będziemy smażyć też nasze pączki. Dzień dobry, w kolejnym dniu mamy już tłusty czwartek. W zasadzie my miałyśmy wczoraj taką tłustą środę. W diecie szło same karbo, same węglowodany. Julia bardzo źle się czuła na wieczór, dlatego dzisiaj mamy zamiast tłustego czwartku porządny detoks i zaczynamy od smoothie, właściwie zblendowanego banana, jagód i truskawek dzisiaj z wodą, dosłownie, bez żadnego mleka, bez żadnego szejka. No i robimy meksykańską zupę z mięsem mielonym i z masą, z porcją warzyw na obiad. Taki lekki detoks po wczorajszym dniu, bo każdy z nas no, jest już troszeczkę przejedzony. Dzisiaj miałyśmy jechać do Olesundu z Julią, ale co? Ja po nocce poszłam spać, Julka się wczoraj źle czuła i tak nie pojechałyśmy, ale dzisiaj będziemy za to grać w Xboxa i w różne gry. Takie planszowe, zrobimy sobie cały dzień gier, może wieczorem ja podjadę na trening i na nockę, a wypad do Olesundu przeniesiemy na jutro, albo w ogóle. Ogólnie to poszli, wstałyśmy o 14 godzinie, więc... Ej, wypraszam sobie, byłam na nockę. Tak, dałyśmy dzisiaj czadu i wstałyśmy sobie o 2, no ale taki chill out, Jezus Maria, znowu nic nie zrobione. Znowu mam takie ciche wyrzuty sumienia, znowu miałam ponagrywać filmiki, których znowu nie nagrałam, no ale cóż. Dom wariatów, kot chodzi po blacie i spija moją piankę z kawy. Nie, nie wolno, tak się nie robi. Także mamy trochę takich potrzeb z miasta, trzeba kupić ciotkę do włosów dla kotka, żeby mu się nie robiły takie klumpy, bo jak widzicie, kotka moja ma taką sierść puchatą, więc jak nie będziemy jej czesać, to prawdopodobnie przy wypadaniu włosów i przy przyroście nowych włosów mogą jej się robić klumpy, ale tutaj liczę na waszą pomoc w komentarzach, bo być może któraś z was, kochane, ma koty z długą sierścią i wie, jak pielęgnować taką sierść. Już zauważyłam, że fruwa tej sierści coraz więcej po domu, więc zaczyna się okres jakiejś wymiany sierści, może na wiosenną, już jest koniec lutego. No i kotka z pieskiem sobie jakoś tam żyją. Ja się biorę trochę do domowej biurokracji, pijemy sobie smoothie, robimy meksykańską zupę i dzisiaj dzień gier. Także liczyłam na to, że zabiorę kamerę do Olesund, ale tak szczerze mówiąc, w planach mieliśmy escape room. Bardzo fajne, dwa pokoje escape roomy są w Olesund. Jedno to jest więzienie, z którego próbujesz się wydostać, a drugi to jest pokój mafii. Wiecie, na czym polega chyba escape room, wchodzi się tam właśnie i rozwiązuje zagadki, żeby wyjść z tego pomieszczenia, różne zadania, chodzi o współpracę, chodzi też o logikę, więc chciałyśmy sobie tam jechać, ale dwie osoby, chyba trochę będzie nudno, myślałam, że pojadą z nami znajomi, niestety się wykruszyli, więc tak naprawdę poczekamy, może ktoś do nas wpadnie w odwiedziny, żeby trochę tak więcej osób myślało i byłoby nam raźniej, byłoby super, nawet nie wiem od jakiego wieku jest to, nawet nie sprawdziłam. Nie ma wieku. Nie ma wieku. Więc może jakoś te zadania są dostosowane do wieku, no nie mam pojęcia. Później chciałyśmy do akwarium jechać. Okazało się, że zimą jest zamknięte z powodu budowania, rozbudowywania tego akwarium. A chciałyśmy tam jechać, sobie tam pochodzić, wiecie, tak się na rybki popatrzeć, pooglądać rozgwiazdy, płaszczki i tak dalej. No aż w końcu trafiłyśmy na zamknięte, na basen nam się nie chce, bo ostatnio spędziłyśmy sporo czasu na basenie i tutaj chodzimy na basen u nas w mieścinie i w Dubaju mieliśmy trochę wody, więc tak trochę szkoda na basen. Co jeszcze? Na kręglach. Na kręglach ostatnio też w styczniu byłyśmy w Polsce, więc te kręgle są takie często powtarzane. I tak średnio nam się chciało. Może jakby było więcej osób, to i te kręgle byłyby fajnie, bo można byłoby sobie zorganizować właśnie takie zawody. A skończy się na tym, że chyba w ogóle nie pojedziemy do tego Olesundu, zrobimy tu zakupy w sklepie, może pójdziemy na jakieś tajskie jedzonko i mieliśmy nagrywać test słodyczy z Dubaju. Chyba nie teraz. No, ale przez to, że się kiepsko czujemy, to może zostawimy to na weekend. Weekend też mamy wolne, więc może kogoś się uda namówić w weekend na jakiś
kręgle. I co? Sępy czekają. Oczywiście obydwa sępy. Jakim to cudem nie pojechałyśmy do Olesundu. Znowu dzisiaj spałyśmy. Zjadłyśmy śniadanie, obejrzałyśmy sobie odcineczek wikingów, a nie pojechałyśmy do Olesundu za sprawą w zasadzie tej młodej damy wczoraj. Bo młoda dama szperała bilety, szukała, mędziła i co? Mobbing na matce. I zamówiłyśmy bilety do Wilna. Tak, zachciało nam się podróży do Wilna i stwierdziłyśmy, że jak nie pojedziemy do Olesundu, to nie wydamy kasy na pierdoły, restauracyjki i tak dalej. No i sobie zamówiłyśmy bilety Wizzara, bo mamy połączenia do Kowna, więc zamówiłyśmy sobie bilety do Kowna na Litwie i na weekend z Dniem Kobiet spędzimy w Wilnie, więc super, cieszę się, bo uwielbiam litewskie jedzenie. Mało tego, w tym czasie, w ten weekend jest w Wilnie na głównej ulicy są kaziuki, czyli takie targi, odbywają się one, taki bazar, który się ciągnie przez długą ulicę, odbywają się one aż od 400 lat, raz do roku, właśnie z początkiem wiosny, przed świętami wielkanocnymi, są tam palmy, wyroby własnej roboty, mnóstwo, mnóstwo jedzenia, super będzie, będziemy miały super babski wypad do Wilna na weekend z Julką, to też dzisiaj nudno w domu, idziemy na lasagne do sąsiadów na obiad i na jakieś zimne piwerko. Sąsiadka ma urodziny w poniedziałek, więc kwiatuszek, to jest fajne, to jest miska na włóczkę, którą tutaj można przewlec i jak się robi na drutach, to tu wychodzi włóczka i nigdzie nie ucieka. No i perfumki Gucci Bloom, szybko w siateczkę, ze wstążeczką. Myślę, że będzie spoko. Ała? Co pies robi? Chrumka gryzie. Co pies świni robi? Tosia? Co ty masz? Zostaw go. To nie jest twoja maskotka do gryzienia, nie. To jest knurek, zostaw knurka. Tak, knurek. Zostaw knurka, knurek się to nazywało? Nie knurek, to jest inny knurink. Zostaw knura. To nie twój, to jest Julki. Knurek łóżkowy to jest. Nie wolno gryźć. Knurka zaryjka. Gdzie jest Lusia, Tosia? Gdzie Luśka jest? Gdzie jest Lusia? Lusia! 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 Chodź, Lusia. Chodź, maluch. No, to już po Lusi. Luśka, chodź. Lusia, chodź. Ty zazdrosna jesteś, nie? Zazdrosny pies jest, nie? Kochani, dziękuję, że mnie oglądaliście. Chciałam tylko powiedzieć cześć, do zobaczenia w kolejnym vlogu, bo przy montażu filmu zorientowałam się, że ten film wyszedłby naprawdę długi, około 40 minut, więc nie będę Wam dzisiaj zabierać czasu. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam na kolejnego vloga. Nie zapomnijcie zostawić po sobie jakiegoś śladu. Pa! I can hear you within the silence.